No i dylemat specjalisty. W niektórych, a pewnie w większości firm, nie ma ścieżek kariery rozwoju specjalisty. Menedżer zawsze jest poważany wyżej jakby niż specjalista. Jakby awans rozumiemy, że stałem się kierownikiem. Takie dość oczywiste, tak? Więcej, nigdy właściwie nie ma tak jakby chyba firm, gdzie specjalista zarabia więcej niż jego przełożony albo w ogóle, wiecie, jakby najwięcej się zarabia na ścieżce kierowniczej, a nie specjalistycznej. Ale jednocześnie specjaliści cenią najbardziej specjalistów. Tak w branży, jak wiecie, jakby ja jestem specjalistą, znam się na czymś bardzo dobrze, ty się znasz bardzo dobrze, a on jest naszym menedżerem, a przy czym się nie zna na rzeczy. No tam jakiś, on w ogóle studiował marketing i zarządzanie. Co on wie o tym, My go nie szanujemy w ogóle. I teraz uwaga, ja jestem świetnym specjalistą, tak? I teraz tak, jaką mam perspektywę? Tu nie ma gdzie awansować inaczej, jak tylko robić to, czego nie szanuję. Jest to dylemat. Ale niestety ten dylemat mogą rozwiązać tylko kierownicy najwyższego szczebla. Szefowie. Jakby to nie jest nasza działka, nic na to nie poradzimy, jeżeli takiej ścieżki nie ma. Jeżeli nie stworzy się takiego czegoś, że specjalista może awansować po linii specjalistycznej, zarabiając taką kasę, jaką powinien. Przyjeżdża jakaś gwiazda muzyczna, to zarabia kupę kasy. Menadżer tej gwiazdy zarabia mniej niż ta gwiazda. Niektórzy z nas lubią naszą specjalistyczną pracę, czują się lepiej, mogąc osiągać wyniki własnymi wysiłkami. Tak po prostu czujemy, że chcemy po prostu dotykać tą robotę. No chcemy, nie chcę za tym biurkiem siedzieć i w Excelu kontrolować, że on ile zrobił, kiedy przyszedł do pracy. Wiecie, takie... I po prostu lubimy samodzielną pracę. I takie hasło, jakby... Często, to jest takie jakby strategiczne, często powtarzalne, praktycznie, że w większości przypadków błąd, że firma miała świetnego specjalistę, awansuje go na kierownicze stanowisko, traci świetnego specjalistę, a zyskuje marnego kierownika. Oczywiście, do czego was zachęcam, żebyście mieli mentalność, że to wy zatrudniacie swoje własne firmy, a nie tylko wasza firma zatrudnia was, musicie sobie stawiać to pytanie. Czy na pewno muszę być kierownikiem? Czy ja naprawdę wolę być tą gwiazdą muzyczną niż tym menadżerem jego? Rozumiecie? Że może chcę być specjalistą i teraz walczę o pozycję silnego specjalisty, żeby mnie docenili. Bo uwaga, jestem naprawdę na tyle silną gwiazdą, jestem Ronaldo. Ja świetnie strzelam gole. Chcecie mnie w zespole? No stawiam warunki, żebyście mnie chcieli w zespole. Ja nie chcę być kierownikiem. Naprawdę, to nie jest moja robota. Chcę być specjalistą. Nie chcę być kierownikiem, ale... Dajcie mi, uszanujcie tą ścieżkę. No i to co już właściwie powiedziałem, że wyzwanie dla menedżerów wyższego szczebla, czyli stworzyć po prostu warunki pracy dla tych specjalistów, a na kierownicze stanowiska powoływać nie super tych, którzy się świetnie sprawdzali dotychczas, bo oni się świetnie sprawdzali dotychczas na stanowiskach specjalistycznych, tylko szukać predyspozycji menedżerskich. W tym sensie na zastępców możemy szukać wcale nie jakichś, oni nie musi się specjalnie wykazywać, ale czujemy, że organizują generalnie dobrze robotę. A dla nas, jako jeżeli mamy nad sobą szefów i czujemy w tym możliwość jakoś próbować przepychać tę wizję, że specjaliści powinni być dowartościowywani. Że to wcale nie awans nie musi być tylko, że mam teraz nalepkę kierownik. Tak? Bo to będzie i nie z korzyścią dla firmy.